Witajcie serdecznie w dzisiejszym filmiku. Dziś mam dla Was rozkład, który zgodziła się moja klientka, abym go opublikowała. To jest pytanie dotyczące, dlaczego ona nie może znaleźć odpowiedniego partnera. I rozkład i karty, które przed Wami leżą, jest stworzony na podstawie trójkąta sierpińskiego. Nie wiem, czy znacie tą zasadę matematyczną, że w każdym trójkącie znajdują się inne trójkąty. I ja ułożyłam po prostu taki rozkład, żeby zobaczyć, co z czego wynika. Jest tutaj 10 kart i sądzę, że ten rozkład pokazuje głębsze prawdy albo głębsze, powiedzmy, problemy, ponieważ jedno z drugiego wynika. W naszym życiu nie dzieje się nic bez przyczyny, ale nie w tym sensie, że wiecie, mamy coś tam przerobić, czy mamy cierpieć i sobie coś uświadomić, tylko bez przyczyny, że się nic nie dzieje, mam na myśli to, że mamy jakieś cechy, mamy jakieś przekonania, które w pewnym sensie nieuświadomione determinują nasze wybory i nasze życie. I dlatego taki, a nie inny rozkład wybrałam. Sądzę, że ten rozkład można używać na każde pytanie. No raczej nie na to, czy on mnie kocha, czy nie kocha, bo tutaj jest bardziej głębsza analiza. Natomiast na szukanie przyczyn na pewno. Ale zanim zacznę omawiać ten rozkład, bardzo proszę Was o wymianę energii między nami. Ja prezentuję Wam jedną rzecz, też na pewno pomiędzy wierszami będę przemycała jakieś informacje dotyczące czy to kart, czy to nauki tarota, że tak to nazwę. Więc ta wymiana energii między nami również jest konieczna. Zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. Albo jeżeli również Wam to odpowiada, możecie mi po prostu postawić kawę. W opisie do tego filmu znajduje się link, gdzie możecie to zrobić. I w taki sposób również możecie mi podziękować za dzielenie się wiedzą. I teraz do rzeczy. Tych kart jest 10 i one mają odpowiednią kolejność. Ich się nie rozkłada tak od prawej do lewej albo od środka do po bokach, lewej czy prawej. To jest konkretna kolejność. Pierwsza karta leży w centrum. Ja wiem, że tutaj w tym rozkładzie nie widać tych trójkątów, natomiast uwierzcie mi, że tutaj jest pierwszy trójkąt centralny, od którego odchodzą promieniście wierzchołki i te wierzchołki dotykają każdego tego aspektu. To jest pierwszy trójkąt, to jest drugi trójkąt, to jest trzeci trójkąt i to jest czwarty trójkąt. Więc ten główny temat, ta pierwsza karta promieniuje na każdy tutaj ten aspekt i promieniuje na każdą tutaj kartę. I o to właściwie chodzi, tak? To jest ten temat, który ukazały karty. Ja tej karty nie wybrałam z talii, ja tej karty nie wylosowałam, powiedzmy, jako sygnifikatora. Osobny film o sygnifikatorach, dwa filmy o sygnifikatorach nagrałam, ale to nie jest sygnifikator. To jest po prostu temat, o jaki chodzi i ta karta została wylosowana z talii. Kolejny trójkąt jest ten, kolejny trójkąt ten i to jest na końcu ten trójkąt. Więc o ten temat chodzi klientce, tak to karty ujęły. Gwiazda, słuchajcie, jest czystą, krystaliczną, nieskażoną niczym miłością. I
pytanie mojej klientki, dlaczego nie może stworzyć, powiedzmy, związku takiego satysfakcjonującego, albo w ogóle znaleźć takiej drugiej osoby, tutaj leży pies pogrzebany. To nie jest problem, słuchajcie. Może zdarzyć się tak, że tarot pokaże tutaj coś negatywną kartą i wtedy możemy jako problem, powiedzmy, to rozpatrywać. Natomiast karta gwiazdy nie jest problemem. Karta gwiazdy jest źródłem w sobie. Moja klientka ma prawdopodobnie nieuświadomione ogromne pokłady czystej, krystalicznej, nieskażonej miłości w sobie, pokładów emocji. Gwiazda również jest połączeniem ze źródłem, więc ta czysta, nieskażona miłość pochodząca ze źródła jest tak jakby, nie wiem, w kodzie jej duszy czy w kodzie jej serca. I jeżeli widzimy tą kartę w centrum, to od razu wiemy, że na naszym ziemskim łespadole być może trudno będzie znaleźć drugą osobę, która ma podobne podejście. Karta gwiazdy w tym kontekście przemawia również do mnie, że ta pani potrzebuje, albo gwiazda pchają do tego, właśnie, żeby ktoś nadawał na podobnych falach jak ona. Nie chcę użyć słowa i specjalnie nie używam i nie podkreślam tego, że to miałaby być bratnia dusza albo druga połowa jabłka, ponieważ czasami, wiecie, podobieństwa albo przeciwieństwa się przyciągają, ale ta pani ma ogromne pokłady tej, podkreślam jeszcze raz, to jest krystaliczna moc uczuć, miłości, duszy, potrzeby również duszy, zmaterializowanie się tutaj gdzieś w naszej przestrzeni ziemskiej. To jest druga karta i mamy tutaj wisielca, jak ten temat w przeszłości postrzegała nasza klientka, albo jak do niego podchodziła. Wisielec, słuchajcie, ja Wam tutaj powiem, może tylko tak zasugeruję, jak można głębiej wejść w temat i ten rozkład właściwie pod różnymi kątami opisywać, ale nie chcę, żeby ten mój film trwał bardzo długo i dlatego tylko będę sygnalizowała. W przeszłości być może było to nieuświadamiane u niej, że taka jest potrzeba jej serca, duszy. I wisielec mówi o tym, że omijało się te potrzeby, nie było się tego świadomym, nie uzewnętrzniało się również tego. Drugi poziom interpretacji jest taki, że wisielec mówi o tym, że ta czysta energia została odrzucana prawdopodobnie przez osoby z zewnątrz i moja klientka albo zamknęła tą gwiazdę w sobie, no nie uzewnętrzniała jej, albo również dostawała ogromne rozczarowania, że tak to nazwę, bo nie było to doceniane i być może ona również tego nie doceniała. Gwiazda jest również ogromną wrażliwością, słuchajcie, więc prawdopodobnie, jeżeli chcielibyśmy się wgłębić w to znaczenie, również mówi o nadwrażliwości, no i bycie osobą wysokowrażliwą. I bycie taką osobą wysokowrażliwą również powoduje, że w pewnych momentach czujemy się jak ofiara losu, tak? Hamujemy się. Czyli ja rzucam tutaj tylko i wyłącznie hasła, jak można z tego pierwszego poziomu wejść w dół, tam gdzie góra lodowa ma swoje korzenie.
Kolejną kartą, tutaj jest szóstka pucharów. Ta karta mówi o, jak moja klientka ten temat w teraźniejszości postrzega. Albo jak ten temat manifestuje się w teraźniejszości. Gwiazda z pucharami ma bardzo dużo wspólnego, ponieważ tu jest woda, tu jest woda. I prawdopodobnie do klientki zaczyna docierać, tak, że ona ma duże pokłady emocjonalne w sobie, że lubi się tym dzielić z ludźmi albo chce się tym z ludźmi dzielić, ale zgodnie ze znaczeniem szóstki pucharów może łatwiej jej to przychodzi właśnie z, powiedzmy, z dziećmi. I zniżając się, czy schodząc głębiej w interpretację, możemy również zasugerować klientce, żeby sobie przypomniała, jak wyglądało jej dzieciństwo i jak jej potrzeby emocjonalne były zaspokajane w dzieciństwie, jak ona czuła się z tymi zaspokajanymi albo niezaspokajanymi potrzebami emocjonalnymi w dzieciństwie. Czy ona bezpiecznie się z tym czuła, bo szóstka pucharów mówi o bezpieczeństwie, czy nie czuła się z tym bezpiecznie. Jeżeli w przeszłości był tutaj, ten temat manifestował się poprzez wisielca, więc prawdopodobnie nie. I dopiero teraz, tak jakby na nowo, ten temat emocji, uczuć, wrażliwości, potrzeby duszy, potrzeby serca jest podnoszony u klientki poprzez kartę szóstkę pucharów, czyli być może najpierw kontakt z emocjami, z wrażliwością. Pamiętajcie, to jest słońce w skorpionie, więc bardzo ogromna wrażliwość, bardzo, bardzo intensywne przeżywanie emocji, również u źródła, nomen omen, czyli z mojego dzieciństwa. Kolejną kartą, tutaj jest czwórka kijów, jak klient jest nastawiony do tego tematu, tak? To jest temat i jak klient jest obecnie teraz nastawiony do tematu albo w ogóle w życiu nastawiony. Zależy, jaka Wam się tutaj karta pojawi, jak to klient odczyta, czy generalnie ma takie nastawienie, czy akurat w tym momencie życia. Klient, ja sądzę, że poprzez tą szóstkę pucharów w teraźniejszości zaczyna do klientki powoli docierać, może również nie tak wprost, tak, ale tymi falami emocjonalnymi, że nie chcę powiedzieć, że klientka w przeszłości postępowała źle, bo tutaj nie chodzi o to, żeby to w jakiś sposób rozdzielać, co było dobre, co było złe. No takie to było i koniec, takie to jest i koniec, tak? Więc obecne nastawienie klientki do tematu, czwórka kijów. W czwórce kijów, słuchajcie, jest każdemu porówno. Każdy jest równouprawniony. Każdy jest akceptowany. Więc możemy wywnioskować z tego, że temat gwiazdy, temat tej, przepraszam, miłości wewnętrznej, czy potrzeby miłości, również akceptacji, jest tutaj dobrze wyrażany. Czyli sądzę, że klientka nie rozróżnia, że ten jest gorszy, ten jest lepszy, czy ta sytuacja jest gorsza, czy lepsza. Każdemu jest porówno. Każdy jest tak jakby mile widziany w jej towarzystwie albo w jej grupie, w której ona się znajduje. Jeszcze raz mówię, w czwórka kijów to jest równouprawnienie. To jest również szczerość. Pamiętajcie o tym, że czwórka kijów jest to Wenus w baranie. Wenus w baranie jest szczera. Co prawda jest w upadku, ponieważ no to nie jest dobra pozycja Wenus. Natomiast ta agresywna energia męska baraniasta jest tutaj łagodzona przez Wenus i dlatego jest tu równouprawnienie i dlatego jest tutaj akceptacja.
Nie ma tutaj chęci wychodzenia przed szereg, bycia liderem. Każdy ma swoje tak jakby miejsce i każdy akceptuje, toleruje to miejsce i innych ludzi. Czyli poprzez tą kartę czwórki kijów, nastawienia klientki do tematu, wyraża się takiej, słuchajcie, ja tu mam nieodparte wrażenie, że to są jakieś DNA duszy. Serio. To są jakieś właśnie pochodzące ze źródła, ze wszechświata, z siły wyższej. To wszystko pochodzi. Coś na zasadzie, jakby wam to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało, słuchajcie, tak banalnie, trywialnie i tak trochę śmiesznie. Nie chciałabym, żebyście tego tak odczytali, ale mam na końcu języka, jak zobaczyłam tą kartę, że to może chodzić, aż mi trudno to przez gardło przychodzi, właśnie bo obawiam się, żeby to nie zabrzmiało zbyt banalnie i śmiesznie. Tak jakby anioła w ludzkiej skórze. Rozumiecie? Odnoszę takie wrażenie. Okej, to był ten trójkąt tak jakby przeszłościowo-teraźniejszościowy, ale nie do końca, tak? Ponieważ tu jest, mamy przeszłość, tu mamy teraźniejszość i nastawienie klientki do tego głównego tematu. Przechodzimy teraz do tego trójkąta. Jak ten trójkąt, jak ta gwiazda promieniuje na te tematy, które tutaj pokazały karty. Ta karta mówi, jaki jest pozytyw tego tematu w gwieździe. Mamy tutaj dwójkę mieczy. Dlaczego powiedziałam wcześniej, że sądzę, że do klientki zaczyna docierać ten temat i ta potrzeba emocjonalna? Dlatego, że dwójka mieczy właśnie mówi o tym, w dwójce mieczy, słuchajcie, jest połączenie ognia z wodą i jest tutaj połączenie również stabilizacja powietrza. Wodą jest tutaj księżyc, a stabilizującym elementem jest waga. To jest księżyc w wadze, czyli potrzeba konsultacji na przykład z drugą osobą, również niepewności. Księżyc w wadze, księżyc jako, wiecie, ciało niebieskie zmienne, potrzebuje te emocje, które są tutaj na przykład bardzo mocne, w szóstce pucharów, ta burza, powiedzmy, emocjonalna, chociaż szóstka pucharów sama w sobie nie jest burzą emocjonalną, tylko jest emocjami, których potrzebujemy do życia. I te eteryczne emocje, to DNA duszy i serca tutaj w tej dwójce mieczy potrzebuje się uzewnętrznić w sposób księżycowo-wagowy. Czyli potrzebuję mieć drugą osobę, która mnie zaakceptuje i która powie, na przykład dobrze robisz, to jest właściwe, dobrze powiedziałeś. Tu jest stabilizacja właśnie tego żywiołu powietrza, kardynalnego powietrza w wadze poprzez księżyc, albo może inaczej, ten emocjonalny księżyc jest stabilizowany przez wagę, tak? Przez kardynalny znak wagi. Dlaczego mówi się o tym, że to też jest chwiejność? Ponieważ waga jest nastawiona na kontakty międzyludzkie drugiego człowieka, kontrakty i tak dalej. I ta niepewność w karcie dwójki mieczy mówi o tym, że podejmę decyzję albo stanę się pewny, kiedy uzyskam akceptację drugiej strony. Tak? Czyli ten temat, pozytywy tego tematu są takie, że ta osoba dobrze się czuje, powiedzmy, w towarzystwie albo wśród ludzi, którzy ją akceptują taka, jaka jest. To się bardzo mocno wiąże również z tą czwórką kijów, ponieważ jeżeli ta osoba,
Inaczej, ta karta leży na pozycji nastawienie osoby pytającej do tematu, więc ona akceptuje wszystkich, ona nie wyróżnia nikogo, Wenus w baranie. Natomiast dwójka mieczy mówi o tym, księżyc w wadze, że ktoś z zewnątrz również potrzebuje akceptacji kogoś z zewnątrz w podobnej formie, jak ja akceptuję kogoś, tak? W kartach tarota nie ma dwóch, na przykład czwórki kijów, więc tu jest ta sama sytuacja, tylko tak jakby odwrotność, rozumiecie? Ja akceptuję tutaj wszystkich, ale też potrzebuję, żeby z zewnątrz ktoś akceptował moją emocjonalność, jakby nie było, i mnie jako człowieka. W piątce monet tutaj są pokazane negatywy tego tematu. Ona bardzo mocno łączy się z wisielcem, słuchajcie, czyli w przeszłości prawdopodobnie ten wisielec leży na pozycji przeszłości. W przeszłości zdarzały się sytuacje, gdzie ta osoba no, czuła się na pewno jak ofiara i była odrzucana albo czuła się odrzucana, czuła się niedopasowana. Dlaczego? Dlatego, że gwiazda czuje się niedopasowana. Gwiazda jako to DNA duszy, ta eteryczność, ta też ściąganie informacji, słuchajcie, bezpośrednio ze źródła, czakra korony i tak dalej, może powodować, że czujemy się niedopasowani. Może powodować, że grupa nas odrzuca, bo my widzimy coś szerzej, więcej. Jakiś wyższy cel chcemy w tym widzieć, większą głębię. I nie wszyscy są na to gotowi. I dlatego wewnętrzne poczucie tutaj, jeżeli ty mnie nie zaakceptujesz, czy nie zaakceptujesz mojego punktu widzenia, to ja czuję się niewartościowa, niewartościowy. Wisielec, piątka monet. I to chwieje moim poczuciem właśnie własnej wartości. Czuję się odrzucony. Dla mnie jest to jednoznaczne z odrzuceniem, z ostracyzmem. Rozumiecie? Jaka jest jakość tego tematu na podstawie tych dwóch kart? Tu mamy siódemkę pucharów. Jak wylosowałam tą kartę, to od razu na myśl mi przyszło utopia. Utopijny jest to nastawienie, to znaczy wewnętrzne nastawienie, pozytywu i negatywu, jak ta osoba ten temat postrzega jako pozytyw i negatyw. I jedno i drugie jest utopią, dlatego że żeby czuć się dobrze, nie potrzebujesz mieć akceptacji z zewnątrz, ani żeby czuć się dobrze, albo żeby czuć się wyjątkowo podle, że tak to nazwę, to nie ma znaczenia, że jakaś osoba Cię nie akceptuje. To jest tak jakby utopia. Czyli ta Wenus w Skorpionie, siódemka pucharów, ona mówi owszem o zazdrości, o zachłanności i tak dalej, ale z drugiej strony w tym kontekście mówi do mnie, że ta woda, ten księżyc w dwójce pucharów przeważa tutaj, za bardzo się manifestuje i zalewające, tu już zalewają nas emocje, pozytywne i negatywne, sprzeczne, pozytywne i negatywne, i one powodują zaciemnienie obrazu i powodują, że widzimy zniekształcony obraz, czy to siebie w społeczeństwie, czy to swojej roli w swoim własnym mniemaniu, tak? Ta utopia, to jest utopia. To wartościowanie na pozytyw, jest mi dobrze wtedy, kiedy ktoś z zewnątrz mnie zaakceptuje i powie, ok, jesteś w porządku, albo ten negatyw, kiedy klientka poczuje się źle sama ze sobą i nie na miejscu, kiedy ktoś nie zaakceptuje jej, powiedzmy również nawet prawdziwej twarzy, tak? Dążenia do jakichś wyższych wartości. To ten trójkąt mówi o utopii.
Nie wiem, czy chodzi o to, żeby popracować powiedzmy nad wartością siebie, księżyc w wadze, czyli nieuzależnianiem swojej wartości siebie od tego znaku wagi, czyli od postrzegania z zewnątrz, czy odpychania z zewnątrz. Może o to również chodzić, tak? Może o to również chodzić, ponieważ jej nastawienie do tematu w czwórce kijów mówi o tym, że wszyscy jesteście, wszyscy ludzie, że tak to powiem, wszyscy ludzie jesteście ok dla mnie, tak? Natomiast tutaj ta dwójka mieczy mówi o tym, że ja nie czuję i zależy mi na tym, żeby też wszyscy mnie akceptowali. A jeżeli mnie nie zaakceptują, no to ja wrócę być może do tego wisielca, tak? I kolejny trójkąt tutaj na górze. To jest ostatni trójkąt. Ta karta dziesiątki monet mówi o przyszłości. To jest karta przyszłości. I ona objawi się w tej karcie wtedy, kiedy mądrze będziemy postępować, czyli moja klientka będzie postępowała mądrze. Co to znaczy mądrze? No właśnie o tym nam mówi dziesiątka monet. To też jest, słuchajcie, grupa ludzi, która ma za sobą bardziej ścisłe kontakty niż czwórka mieczy i czwórka kijów i dwójka mieczy. To jest już przynależność do jakiejś grupy. Tu też jest przynależność, ale ta karta leży na pozycji wy przyjdźcie do mnie, ja wszystkich was akceptuję. Ta karta leży na pozycji, albo może inaczej, ta karta mówi o tym, ja przyjdę do ciebie, ale ty mnie zaakceptuj. Natomiast ta karta mówi o tym, że niezależnie gdzie ja się znajduję, czy w jakiej grupie ludzi się znajduje, to ja czuję tam przynależność. I tą akceptację od siebie i akceptację do siebie. I to jest właśnie mądre postępowanie, to znaczy karta przyszłości, jeżeli się będzie mądrze postępowało. Czyli w tym wypadku sądzę, że należałoby zająć się tutaj tym trójkątem i tą przeszłością, żeby wyrobić w sobie wewnętrznie takie być może nowe przekonania albo nowe nastawienie w stosunku do siebie, że jest się wartościowym. Bo te dwie karty czytane bez tych pozycji mówią o tym, że człowiek nie czuje się zbyt dobrze sam ze sobą i nie czuje się wartościowy, jeżeli otoczenie mnie nie zaakceptuje. Natomiast ta karta, to jest paś mieczy, mówi o tym, o karcie również przyszłości, jeśli nie postąpimy zbyt mądrze. Czyli paś mieczy w tym wypadku, on też pokazuje w pewnych aspektach, w rozkładach osobę, która papuguje kogoś. Która patrzy na innych, jak inni się zachowują i przejmuje cechy innych osób, tak? Czyli no, ewidentne niebycie sobą, ewidentne też nakładanie masek, ale masek nie takich, że nakładam jedną maskę i cały czas w tej masce chodzę, bo to zrobiłaby na przykład królowa mieczy albo król mieczy. Natomiast paś mieczy mówi o tym, zależy gdzie się znajdę, to taką maskę nakładam. Tak? Z kim mam kontakt, w jakiej grupie się znajduję, to taką maskę nakładam. I nie mam kontaktu ze sobą. Zobaczcie, te dwie karty są odwrócone do siebie plecami. I ten trójkąt stoi za plecami gwiazdy, czyli prawdopodobnie do tej pory nie było to uświadamiane. Albo nie jest to nadal uświadamiane. I na szczycie tego rozkładu jest karta siódemki monet, mówiąca o tym, jak działać mądrze. Więc siódemka monet, słuchajcie, jakby nie było, to jest niedoszły sukces, więc
to jest sporo pracy, bez, no właśnie, bez obietnicy sukcesu, drobiazgowość, ale również danie sobie czasu. Działanie na polu materialnym. Zobaczcie, że tutaj są tylko dwie karty na górze, pozytywne, materialne, czyli na poziomie naszym, naszej codzienności, przyziemności, więc nie spiesz się. Może i trwać to całe życie Twoje, to znaczy od dzisiaj, kolejne lata. Może to trwać, kiedy dojdziesz do siebie. Dojdziesz do siebie. Ale nie spiesz się. To nie musi być, wiecie, rach ciach. Kiedy, powiedzmy, znajdziesz się w nowej grupie, w tej grupie w czwórce kijów, czy z drugim człowiekiem w dwójce mieczy, czy nawet w grupie dziesiątki monet, więc daj sobie czas. Daj sobie czas poczuć przynależność z nimi. Daj sobie czas najpierw znaleźć wspólny mianownik z tymi, z tą grupą tutaj, czy łączyć się coś z tą grupą emocjonalnie, czy akceptujesz tą grupę. Nie czy oni akceptują Ciebie, tylko czy Ty ich akceptujesz. Jeżeli poczujesz, że ich akceptujesz, że macie wspólne wartości, że warto byłoby przynależeć tam, to dopiero potem możesz sobie zastanowić, czy ktoś Ciebie zaakceptuje. Spójrzcie, że ta gwiazda patrzy w tą stronę. Ona ma skierowaną głowę, wzrok w tą stronę. Więc dla tej gwiazdy jest ważna przynależność. W zgodzie ze sobą. Jeżeli sobie tego nie uświadamiam, bo stoję plecami, gwiazda stoi plecami do tego trójkąta i patrzę tylko i wyłącznie tutaj, w tą stronę, a to mi gdzieś tak miga po bokach, to ponieważ gwiazda, słuchajcie, nie ma granic i trudno jest osobie w karcie gwiazdy i jaki główny temat dla tej osoby jest w karcie gwiazdy, te idee ściągnąć na naszą ziemskie pojmowanie. Ja podejrzewam, że moja klientka też sama do końca nie umie nazwać niektórych procesów w niej się dziejących i może łatwiej będzie jej nazwać, kiedy najpierw, powiedzmy, przepracuje ten trójkąt. Potrzebę akceptacji zewnątrz, z zewnątrz, ogromne złe samopoczucie, to też jest łagodnie powiedziane, kiedy przychodzi ostracyzm, albo w jej mniemaniu przychodzi ostracyzm i zmiana przekonań w siódemce pucharów, że to wszystko jest utopia, ten trójkąt jest utopią. Chyba się rozgadałam, słuchajcie, ale na temat tego rozkładu, tych kart i w ogóle cokolwiek tutaj by wyszło, można głębiej w warstwach schodzić. Nie tylko poprzez znaczenia tych kart, tak, ale poprzez rozszerzanie, tak jak ja to robiłam na przykład, mówiąc, że dwójka mieczy jest księżycem w wadze i co z tym się łączy. Można również tutaj wziąć pod uwagę spojrzenie Crowley'a na te karty, tak? Można również odwołać się do drzewa życia i do sefir, gdzie te karty leżą na sefirach, czy to jest, która to jest sefira, jaka to jest ścieżka, jaka to jest energia, tak? Wyższa czy niższa. I w taki sposób przeanalizować to z klientem, klientką, ale nie bawić się w psychologa, słuchajcie, bo można tutaj zasygnalizować tylko coś w tym wypadku, ale nie próbować przepracowywać to z klientem, ponieważ zazwyczaj tarocista nie jest ani psychologiem, ani psychoterapeutą i nie może tego zrobić. Ja uważam, że jest to wręcz zabronione.
I jeszcze na koniec, a propos tego rozkładu, zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Wychodzimy z wysokiego C, z bardzo wysokiego C, z karty gwiazdy i idziemy coraz niżej, tak jak na drzewie życia, idziemy coraz niżej, żeby to wysokie C w jakiś sposób zamanifestowało się na naszej safirze Malkut, safirze ziemskiej, tak? Czyli oczywiście to po drodze, ta czysta energia zostanie zniekształcona, bo ona nie może się zamanifestować na naszym ziemskim łespadole w czystej energii. Ona musi być przefiltrowana przez różne rzeczy, żeby była zrozumiała dla siebie samego i dla innych ludzi. I odpowiadając klientce na pytanie, dlaczego trudno jej stworzyć związek stabilny, tak? Czy związek, czy dobrą relację, ona ma większe potrzeby. Ona oprócz tych potrzeb emocjonalnych większych również ma więcej dodania ludziom, jak i, jak to powiedzieć, również ma większe zrozumienie, powiedzmy, tej miłości uniwersalnej, tej miłości wszechświata, czy pochodzącej od źródła, tak? Nie każdy coś takiego ma w sobie, nie każdy czuje taką potrzebę, natomiast w niej gdzieś głęboko jest zrozumienie tego, że poprzez tak jakby tą ziemską miłość, to jest jakaś cząstka tej miłości ze źródła. Albo odwrotnie. Ona ma do ofiarowania tą miłość ze źródła. I nie każdy, zwłaszcza tutaj, w tym trójkącie, jest gotowy to zrozumieć i przyjąć. W tej czystej postaci. Tak? Po drodze tutaj oczywiście wychodzą też różne inne kwestie. Widzieliście, tutaj nawiązałam do dzieciństwa. Tak? Przeszłość w Wisielcu mówi o tym, że to doświadczenia relacyjne mogły nie być zbyt dobre, ale również dzieciństwa mogło coś tutaj pochodzić, co spowodowało taki, a nie inny wzorzec tutaj w tym trójkącie. Ok, więc chyba skończę, ponieważ naprawdę bardzo długo rozmawiam. Mam nadzieję, że Wam się przyda do czegoś ten rozkład. Nawet do samoanalizy albo do analizy, nie wiem, bliskiej Wam osoby, tak? Kiedy coś tam szwankuje. Spróbujcie rozłożyć sobie karty na przykład na takie zwykłe, codzienne sprawy, jeśli chodzi Wam o pieniądze, o karierę, o coś, co nie funkcjonuje w Waszej rodzinie, bo to może pokazać zupełnie nowy obraz, inny obraz, obraz pod innym kątem. Oczywiście wchodząc głębiej, tak? Nie tylko po powierzchni się ślizgając, ale wchodząc głębiej. Tak więc dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za dzisiaj i do następnych filmów.